14 lutego. Żywot świętego Walentego, męczennika. Żył około roku pańskiego 270. Za panowania cesarza Klaudiusza II żył w Rzymie kapłan imieniem Walenty, który mimo prześladowania chrześcijan gorliwie zajmował się obowiązkami swego stanu, a wielka jego świątobliwość zjednała mu była szczególny szacunek nie tylko u chrześcijan, lecz nawet u pogan. Litość nad biednymi nadała mu imię Ojca Ubogich, a pokora i słodycz w obcowaniu z drugimi, namaszczenie Ducha Świętego, cechujące każdą jego sprawę, otwierały mu przystęp do serc najzatwardzialszych pogan, których wielką liczbę nawracał. Szczególnie zaś umacniał w wierze męczenników, których do korony męczeńskiej zachęcał, sam będąc gotów własną krew każdej chwili za wiarę przelać. Szczęście to miało go też nie za długo spotkać. Gdy bowiem tak po całym mieście słynął, doszła wieść o tem i na dwór cesarski, gdyż o nim mówiono jako o mężu znakomitym, pełnym wielkich zalet i głębokiej nauki. Zapragnął przeto cesarz poznać Walentego osobiście. Nakazawszy go więc pewnego razu przywołać przed siebie, zapytał, czemu się o jego łaski nie stara, których mu jako człowiekowi powszechnie wielce poważanemu chętnie gotów udzielić. W końcu dodał, że właśnie z powodu swej przychylności nie może pozwolić, aby on wyznawał religię przeciwną religii państwa całego, to jest religii pogańskiej. Cesarzu, odrzekł mu na to Walenty, gdybyś poznał dar Boży, Ewangelia świętego Jana rozdział 4, wers 10, i tego, któremu ja cześć oddaję i jemu służę, poczytałbyś się za szczęśliwego, gdybyś sam jemu także mógł służyć. Wtedy wyrzekając się czci, którą oddajesz szatanowi, podobnież jak ja czciłbyś Boga prawdziwego, Stwórcę nieba i ziemi i wszystkiego, co się na świecie znajduje, jako też Syna Jego jednorodzonego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela wszystkich ludzi i we wszystkim Bogu równego. Od niegoś to, o cesarzu, otrzymał życie i koronę cesarską, on jeden może i ciebie i wszystkich poddanych twoich uszczęśliwić prawdziwie. Na słowa te wyrzeczone przez świętego, uczony pewien pogański, znajdujący się w orszaku cesarskim, tak się zapytał, cóż sądzisz o wielkich bogach Jowiszu i Merkurym? To o nich sądzę, odrzekł Walenty, co każdy z was myśleć powinien, iż ci, których wy nazywacie bogami, byli ludźmi zepsutymi i rozpustnymi. Wszak sami wieszcze wasi głoszą o ich wszeteczności. Czytaliście ich dzieje? Okażcie mi je tylko, a wnet was przekonam, że trudno spotkać większych od nich zbrodniarzy. Odpowiedź tak jasna, śmiała i przekonywująca, zmieszała i zdziwiła dworzan cesarskich, którzy mimo to zawołali, iż bluźniono ich bożyszczom. Cesarz jednak, uderzony więcej, od innych, trafnością uwag Walentego i jego świętą odwagą, nie zważając na oburzenie się otaczających go pogan, wziął na stronę świętego, wypytując go o różne artykuły wiary katolickiej. Między innymi powiedział do niego, jeśli Jezus Chrystus jest Bogiem, czemuż dotąd się nam nie objawił? A jeśli w istocie zstąpił z nieba, powiedz mi, jakie są prawdy, które przyniósł? Z największą chęcią uczynię to, cesarzu, odpowiedział Walenty, i przypuszczę się do tego szczęścia. A wtedy wyłożywszy mu w krótkich, lecz jasnych i przekonywających słowach, najważniejsze prawdy świętej wiary, dodał, chcesz li więc, najjaśniejszy monarcho, zażywać prawdziwej pomyślności? Chcesz, aby państwo twoje zakwitło, a wszyscy twoi nieprzyjaciele poddali się tobie? Czy pragniesz uszczęśliwić ludy twoje i samemu sobie zapewnić radość wiekuistą? Wyznaj Jezusa Chrystusa, poddaj prawom Jego całe państwo twoje i przyjm chrzest święty. Jak nie ma innego Boga prócz Boga chrześcijańskiego, tak nie ma i zbawienia gdzie indziej jak w tym wyznaniu. Cesarzu, kto nie jest chrześcijaninem, ten zbawionym nie będzie. Święty z taką siłą i namaszczeniem przemawiał, że zdawało się, iż na cesarzu słowa jego wielkie wywarły wrażenie. Wróciwszy bowiem do panów, dwór jego składających, rzekł, przyznać trzeba, że człowiek ten wzniosłe i ważne prawdy nam objawia i trudno byłoby wynaleźć przeciw niemu jakowe zarzuty, zasady mające. Na te słowa wielkorządca rzymski, imieniem Calpurnus, głośno zawołał, patrzcie, jak czarnoksiężnik ten już i samego naszego monarchę prawie uwiódł. Czyż przyjść ma do tego, że odstąpimy od religii ojców naszych, w której od kolebki wychowani jesteśmy i przyłączymy się do jakiejś sekty nowo powstałej, a niezrozumiałe rzeczy ogłaszającej? Po tak zuchwałym odezwaniu się wielkorządcy, cesarz obawiał się buntu wszystkich pogan i wzgląd takowy przygłuszył w nim działanie łaski Bożej, pobudzającej go do przyjęcia prawdziwej wiary. Wieczne swe zbawienie poświęcając tym sposobem nikczemnym względom ludzkim i chcąc uspokoić Calpurna, wydał mu świętego Walentego na pastwę, polecając, aby go sądził jak prawa przepisują. Tenże wtrącił świętego do więzienia,
nakazując sędziemu imieniem Asteriusz, aby sprawę jego niezwłocznie wytoczył, i to jako chrześcijaninowi oskarżonemu o wielką zawziętość przeciw bogom cesarstwa. Asteriusz, będąc świadkiem wpływu, jaki wywarły na samym cesarzu słowa świętego Walentego, postanowił najprzód sam na sam z nim pomówić. Spodziewał się bowiem, iż łagodnymi i pochlebnymi słowy potrafi zachwiać wiarę jego, o co mu głównie chodziło, gdyż wiedział, jak wielkie zaskarbi sobie u wielkorządcy łaski, jeśli Walentego przywiedzie do odstępstwa. Kazał go więc przyprowadzić do swego prywatnego mieszkania. Święty tam wszedłszy, wzniósł oczy i ręce ku niebu i modlił się do Pana Jezusa, aby przelawszy przenajświętszą krew swoją za zbawienie wszystkich ludzi, raczył oświecić światłem wiary świętej wszystkich tego domu mieszkańców, pogrążonych w ciemnościach bałwochwalstwa, i żeby dał się im poznać jako prawdziwe światło, świat cały oświecający. Asteriusz, w którego obecności święty Walenty głośno się modlił, rzekł do niego: podziwiam, jak człowiek rozumny może poczytywać Jezusa Chrystusa za prawdziwe światło. Litość mnie bierze nad tobą, gdy widzę cię takie brednie utrzymującego. Bądź pewien, odpowiedział mu Walenty, że tak jest, a nie inaczej, i nie masz niewątpliwszej prawdy nad te, że Jezus Chrystus, Zbawca mój i Bóg mój, który raczył stać się dla nas człowiekiem, jest prawdziwą światłością oświecającą wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego. Ewangelia świętego Jana, rozdział 1, wers 9. Spróbujmy więc, czy tak jest w istocie, powiedział z szyderstwem Asteriusz. Mam córkę ukochaną, która od lat kilku zaniewidziała zupełnie. Jeśli dokażesz tego, że twój Jezus Chrystus wzrok jej przywróci, przyrzekam ci zostać chrześcijaninem z całą moją rodziną. Walenty, pełen żywej wiary, poprosił, aby mu Asteriusz córkę swoją przyprowadził, a gdy stanęła przed nim, zrobiwszy na oczach jej znak Krzyża Świętego, zawołał: Panie Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, któryś przywrócił wzrok ślepemu z urodzenia i który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi. Wysłuchaj modlitwę moją, acz nędznego grzesznika, i uzdrów tę dziewicę. Na te słowa niewidoma odzyskała wzrok w tejże chwili, a Asteriusz i żona jego, upadłszy do nóg Walentego, prosili, aby ich ochrzcił. Walenty udzielił sakramentu chrztu świętego wszystkim w tym domu będącym, w liczbie 44 osób, a którzy prawie wszyscy, wkrótce potem śmierć męczeńską ponieśli. Cesarz o tem dowiedziawszy się, uznał w cudzie spełnionym moc Bożą. Pragnął Walentego uwolnić, lecz znowu obawiając się wzburzenia ludu, który już go posądzał, iż jest w duszy chrześcijaninem, kazał przyspieszyć jego sprawę i wydać wyrok według całej surowości prawa. Święty, okuty w kajdany, kilka dni trzymanym był w więzieniu, kilka razy okrutnie biczowany i w końcu ścięty został za miastem przy drodze flamińskiej, dnia 14 lutego, roku pańskiego 270. Nauka moralna. Chrystus jest światłością świata, światłością nie tylko dla oczu cielesnych, ale także dla oczu duszy ludzkiej. Skutkiem cudu uczynionego przez świętego Walentego przejrzała córka Asteriusza, ale ważniejszym jeszcze było przejrzenie duchowe owego sędziego wraz z całą jego rodziną i wielu innymi poganami. Była to łaska, która działa jako światło, pozwalające nam rozeznać, co dobre, a co złe, i która droga do Królestwa Niebieskiego prowadzi. W naszych czasach także tej łaski doznajemy. Mamy bowiem kościoły i kapłany Boże, gdzie słyszymy słowa Ewangelii, nauki i wykłady, które wszystkie potępiają naszą dumę, a wskazują nam drogę, którą dojść możemy do celu naszego przeznaczenia, to jest do nieba. Za pomocą tej łaski wnikamy w nasze sumienie, badamy stan swej duszy, a tym samym, poznając się wewnętrznie, nabieramy prawdziwego światła, które nam przyświeca na ciemnej drodze do bram rajskich. Wszelkie dobre natchnienia, wszelkie nauki w Kościele są owym światłem, przy którym nikt zbłądzić nie może. Co poza Kościołem się znajduje, jest ciemne i świecić nie może. Nasz rozum jest płytki, łatwo z toru schodzi, ale Kościół święty zbłądzić z prawej drogi nigdy zejść nie może. Kto Kościoła słucha, słucha samego Jezusa Chrystusa, który powiedział: jam jest światłość świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ewangelia świętego Jana, rozdział 8, wers 12. Modlitwa. Spraw, prosimy, Wszechmogący Boże, abyśmy pamiątkę przejścia do wieczności błogosławionego Walentego, męczennika Twojego, obchodząc, od wszelkiej szkody grożącej duszy naszej, za pośrednictwem jego uwolnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tej nauki katolickiej. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie.
Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 00050723434 i cel szczegółowy 35449. Dzięki temu Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla Ciebie prezent. Jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie Ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Dodatkowo w programie znajdziesz podpowiedzi, aby uzyskać różne ulgi, czy to na dzieci, czy na korzystanie z internetu i wiele innych ulg, o których często nie wiemy. Masz tam również możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub małżonką, co często okazuje się bardziej opłacalne. Jeżeli nie masz pewności co do rozliczenia się poprzez ten program, to możesz go włączyć i przetestować, zanim otrzymasz decyzję o wysłaniu zeznania podatkowego. Wcześniej w programie zobaczysz podsumowanie. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Kochani, trwamy w przedpościu. Czym jest przedpoście i czy możemy korzystać z łask płynących z tego okresu liturgicznego, tego dowiesz się w nauce przygotowanej przez księdza Piotra Budę. Link do nauki znajdziesz w opisie filmu. Dodatkowo przez cały Wielki Post, zaczynając od środy popielcowej, będą się ukazywać nauki księdza Piotra na temat spowiedzi. Jest to doskonały czas, aby przygotować się do spowiedzi generalnej lub przypomnieć, jak powinna wyglądać moja spowiedź. Już teraz zastanów się nad postanowieniami i wyrzeczeniami wielkopostnymi, aby nie zostawiać tego na środę popielcową, tylko od środy popielcowej zacząć praktyki ascetyczne. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy o nawrócenie pana Jordana Petersona. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.